będziemy robili znowu Guess the Rank. Będę zgadywać wasze klipy i jak zwykle 3 punkty za zgadnięcie dokładnej rangi, 1 za zgadnięcie okolic rangi. Dzisiaj będzie naprawdę wybitnie trudno. Nie ma dźwięku. Musimy sobie wyobrazić dźwięk, widzowie. To było wrzucone jeszcze przed resetem rank. Myślę, że to może być platyna 1. Ja bym powiedziała, że to takie jak ja. Myślę, że Energoski na luzie ma platynkę 1, a było to... P1! Wow! Ale akcja, ale jestem Sigmą. Trochę nie pasuje ta kamera w tym miejscu chyba, widzowie. Neon main jakiś. To ładne. Stara się strzelać w głowę. To bardzo ładne. Ładnie używa tego E, tego prawego przycisku na E. Coś okolica platyny wyżej nawet bym powiedziała. Zobaczmy co tam dalej. Nice. Ładnie trzymał celownik w miejscach, w których ktoś może wyjść. Wieszka Diaksa, by the way, widzę. Diament, to musi być diament, to musi być diament, tylko diament ile? Powiedzmy, że Sapcią jest diamentem 3. Zobaczymy, czy jest. No, u mnie inne goldy grają. Klipy do Guess the Rank możecie podsyłać na odpowiedni kanał u mnie na Discordzie, a jeśli wy chcielibyście strzelać takie one-tapy, to może po prostu powinniście się rozciąć na wygodnym fotelu Nexus Aero od Cougar Gaming. Jego wbudowany wentylator RGB o średnicy 200 mm efektywnie chłodzi plecy, szczególnie w takie gorące, wakacyjne dni jak teraz. Oświetlenie możesz zasilić powerbankiem i odłożyć go w specjalną kieszonkę z tyłu fotela. A samo siedzisko zostało wykonane z oddychającej, miękkiej skóry PVC. A jak mało ci bajerów, to podgłówek możesz przyczepić magnetycznie. To jest fotel, który nie tylko posłuży ci teraz, w te gorące dni, ale będzie twoim fotelem na lata. Będzie mi mega miło, jak klikniesz w link w opisie filmu do oferty Cougar Gaming i się z nią po prostu zapoznasz. A ja dziękuję i miłego oglądania dalszej części filmu. Na razie wszystko w ciało. To ładne. To ładne. O kurde, trochę laki, nie? Trochę laki. Kurde, co to może być za ranga? Goldzik. G2, no. G2, 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 G2. Macie rację. O, i to jest G2, no i bardzo dobrze. 3 punkty dla mnie i dla streamerki. A wy pamiętajcie zostawić subskrypcję i komentarz koniecznie pod tym filmem. Napiszcie spocona marchewka, jeżeli dotrwaliście do tej dosyć wczesnej minuty filmu. Cześć. Dotpik. Został jeden gracz. Sigma! Nice! Ranga ninja! Żabek! Ranga ninja! Dobra, dosyć spokojnie zagrane. G1 to będzie, G1. Ranga jakiś, uwaga! Ascendant 1, ta, na pewno byczku, na pewno, na pewno. Skibidi Ohio Sigma. Już się zaczyna dobrze. That clip doesn't exist. Nie wiem jak to ocenić, widzowie, ciężko mi ocenić, ale kolorowy crackers ma do oceny filmik. Czemu mam 3000 pingu? Został jeden próg. Nice! Myślę, że to moje okolice może być. S3. Kolorowy crackers to jest coś z rodzaju S3. Brązowa. Widzowie, ale mi się nie idzie. Ale byłam blisko, wiedziałam, że jest niska ranga. To nie jest źle, tak? To nie jest źle. Skibidi Ohio Sigma wrzuca drugie klipy. Ciekawe, czy działają. Też nie działają. That clip does not exist. Biedny Skibidi Ohio Sigma, no nie może wrzucić. No widać, że to jakaś walka się toczyła. Fajnie no, się nazywa klip. Już mi się da. Czemu jest po niemiecku Valorant? Tego nie wiemy. Przybieszka brąza, widzowie. To może być troll przybieszka brąza. To nie jest troll przybieszka brąza. Dobrze. Revealing area.
Ale ładnie tutaj poradzone. Będziemy się chyba. Aj, blisko. Moim zdaniem brąz 2. Tak szczerze, może brąz 3. Brąz, powiedzmy, że brąz 2, okej? Okay? O, no i brąz 2, brąz 3 to było. No i bardzo dobra robota. Ksander, pokaż Ksander, co masz za klipa. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu. Powiem wam, że oprócz tego, że muszę mieć lupę, żeby to obejrzeć. Nawet ładnie, tylko kurczę, lupa by się przydała. G1 widzę. Trudno, jak nie będzie, to nie będzie. O kurde, ale jestem mocna w tę grę, ale jestem mocna, to było G1, widzicie? Ranga wtedy, wstyd za panikę na końcu, ale fajnie wyszło. Antyfis. Nice. Dobrze. Dobrze. I stary klip, bo to Pearl. Nice. Ćwieżka ascendanta. Chłop jeszcze sfejkował TPK. Trochę panika gaming, no. Nice! Ej, ale to był satisfying klipek! Moim zdaniem Ascendant 2. Ćwieżka ascendanta, bardzo ładnie zagrane. Twierdzi, że panika na końcu, a niższa ranga by powiedziała, że to świetne zagranie, tak jak ja na przykład. Ascendant 3, no ale to nic, chociaż jeden punkt zastrzelenia ascendanta. Widzę obraz w kwadracie, o jacie. Gdzie jest celownik? Ja pierdzielę, chłop tak bez celownika strzela? Ale akcja. Dobra, no to radiant. One enemy remaining. Nessie ma ascendanta 1 nawet, powiem wam. To jest ascendant 1. To jest platyna fucking 1, nie wytrzymam. A co było w piku? H2. Mąki podawali. Ale mi do to wejść, ale... Nice. Co jest? Ale powiem wam, że nie mam pojęcia, jaka to ranga po tym klipie. Ciężko jest mi ocenić. Ja myślę, że plat. Ja myślę, że to chociaż tak zwiewali jak... Trochę patrzę na, bardziej na przeciwników niż na chłopa, tak szczerze. Przeciwnicy grali trochę jak debile, nie? S2 powiedzmy, bo przeciwnicy nie grali dobrze. Chociaż martwi się, że Floki ma lepszą rangę, tylko po prostu przeciwników im dobrało słabych. G3, nie! To się nie dzieje! To nie ma takiej opcji! Nie ma takiej opcji, no! Nie wiem, no jak to jest zrobione? D3? Już bym nie pomyślała. Myślałam nad maksymalnie platyną. Widzicie, bo to chodzi o to, że to jest tylko urywek, tylko jeden klip. To jest ciężko powiedzieć, nie? Czarownik tak nie za wysoko. Spray w ciało. Dobre flesze. Strasznie długo nie zabijają go. Ładne, ładne, ale strasznie długo go nie zabili. Kat myślę, że S2. Let's go! Nice. Nice. Malutki celownik. Last player standing. Dobry stan przez... No to było ładne. Kurde, to było ładne, tylko co to jest za ranga? G1. Wydaje mi się, że to G1. Brąz 3, no boże, no. Oho, 3 na jednego. Zrobi to? Ładnie w głowę. Słoik porobiony. Jakiś neon main chyba. One enemy remaining. Ojojojojoj! Ojojoj, to trochę lucky było, ale odważne. Fajny klip, ale fajny movement i widać, że dużo neon było grane tutaj na tym. Neon main się nazywa nawet, więc może plat 1, coś takiego, G1, G2. Klip nie mój, tylko kolegi Zielu. Okej, okay, ja po sobie tych 6 sekund mam... Ja mam wiedzieć, tak? Jesteście napisane ranga na potrzebę klipiu i na mainie. Nie no, na tym koncie ma pewnie S1, a na tym drugim A2. S3, P1. Zaliczam sobie jeden punkt. To było skomplikowane. 5 leży z Kibidi od użytkownika Kacperek. Nice. Last player standing. Nice! Woof! One enemy remaining.
Nice, to jest wysoka, to jest diament, to jest diaks, widzowie, a jeszcze jest jeden klip. Siedźcie problemy. Spike down A. PPW. Heaven, no jest heaven, musi być heaven. Okej, okay. Duże maila. No ładnie strzela, myślę, że to jest Diax 3, widzowie. Ale ich zdymałem, jo! Dobra, to dajmy to Immo 1, ale wydaje mi się, że to będzie Diax. Ale możemy dać Immo, jeżeli uważacie, że Immo to Immo. To, dobra, Immortal 1, zobaczmy, zaufam wam. Dobrze! Let's go! Kurde, trzeba było was posłuchać. Raz w życiu dobrze napisać. A, miał przywieszkę. Ej, to nie zauważyłam. Celownik chyba w monitorze, a nie, jest jakiś celownik niby. Tylko malutki. Nice. Dobra reakcja, szybka reakcja. O, ja pierdzielę, nie wiem. To było fajne. Gold? Dobra, to powiedzmy, że to jest G3. Ja bym powiedział, że to jest G3. G2. No, trzeba było was słuchać, ale jeden punkt damy. Co? Trzech zabił jeden. Został jeden próg. Aż trzech zabiłeś? Nice. Wow. Wow. Ale... Fracture jest na normalnych gierkach. Aż trzech zabiłeś? Wow. Ale... B3? Nie mam pojęcia. Ciężko jest po tym klipie powiedzieć tak szczerze. Nie wiem. Dobra, to S1. To S1, bo tak widzę po czacie, to tak wezmę taką średnią. S1. Brąz, ale byłam blisko, no. No dobra. No, ale powiem wam, że fajne to, bo chciałabym tak kiedyś jako rejestr wszystkich zabić na przykład naraz. To by było dobre. Adam ma na nazwisko Suko. No, każdy ma inne nazwiska, ja się nie denerwuję. Nazwisko jak nazwisko, tak? Ale dawno, dawno. Uff! Jesteś klient, włączałaś. O, jest przywieszka Diaxa. Trójka. Został jeden wróg. Czwórka. Not bad. Został jeden grant. Nice, czyli. A1. Wierzę, że Adam miał w poprzednim sezonie Diaxa, a teraz wbił wyższą rangę i już jest w A1. Wierzę, że sprogresował. Woohoo, let's go! Dobrze, i widzę, że większość z was mówiła, że A. Pamina rok temu, po robieni AC. Too stupid. Well divided. My ult's ready. Nice. Spike down, attack respawn. One enemy. No diamenta pewnie miała, D3. Co ona mogła mieć? Jakiegoś diamenta 2. Może miała wtedy Diaxa 2. Nie wiem, co ona miała wtedy. Diaxa 2, Diaxa 3, coś w tym stylu. D2, bo mówicie D1 i D3. Ja mówię D2, uwaga. D3, dobra, ale jeden punkt na mnie. No Diaxik, ale pamiętka ładnie gra. Nie, na koło kill, please. Tu już chyba nowa Reina. Nice. To nowa Reina, nie? Kiedy był reset rank, widzowie? To już jest po resecie rank. Musimy o tym myśleć inaczej. To jest już z nowego. To może być ranga S2. To jest nowy sezon. S3, dobra, git. Nawet nie najgorzej pomyślałam. Widzę wroga na środku. Co może być? Powiedziałabym, że Silver, ale jak się okaże, że wyżej, to będzie mi smutno, bo będzie znowu. W ogóle pozdrawiam na YouTubie wszystkich tych, co mówią, że ty jesteś słaba w Valoranta, a oceniasz innych. Tak, oceniam. Nice! Dobra, powiedzmy, że G1. Czy jestem ogórkiem? Nie, a czemu? Tu się zaczyna problem, bo nie wiemy, czy to jest nowy sezon, czy poprzedni sezon. Polecam wyciszyć klipa, ponieważ dźwięki się bugują. Mamy kwadrat. Oj, trochę lagi. Lagi. O, przywieszka Silvera ktoś ma w lobby. Myślę, że Gold, bo nie gra jak Silver. To musi być wyżej.
Bardzo ładnie zagrał. Szczerze, gold. Coś w okolicach golda. Gold 2 możemy nawet. Nie zawiedź mnie, bo potrzebuję swoje punkciki. Jest! Let's go! Gold 2, 3 punkty dla Patrysi. Tęsknię za splitem. Była spoko mapa, ale bardziej tęsknię za Fracture. Nice główka. Za jaką mapą najbardziej tęsknicie? Perla to dobrze, że nie ma, niech nie wraca. Najgorsza mapa. O, jest nie to Spike. Może być Diaksik nawet. Diaks 2. D2 strzelam. Ach, Diamond 1.34 RR. Nie ma celowników. Pani, co to jest teraz na czasie? To jest w modzie. Nie wiem. To może być Diaks. Czy nie, czy plat? Plat? Kurde, ale ładnie strzela. Plat 2, ja bym dała plat 1. Nie wiem, ciężko mi wyrzucić po tym klipie. Nie. Platyna 3! Ja pierdzielę. Zabia, jeżeli chcecie, żebym oceniła waszą rangę, to wyślijcie ją do mnie na Discord, na kanał Guess the Rank, ponieważ raz na jakiś czas robimy takie ocenki na streamach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostaw koniecznie suba. Siema.